Kolejnym rodzajem pętli w języku Java jest tak zwana pętla Do while. Pokazuję ją specjalnie w drugiej kolejności zaraz po pętli While, ponieważ ona jest niezwykle podobna w swojej budowie do właśnie wcześniej zaprezentowanej pętli While. Piszemy ją w taki sposób. Rozpoczynamy tutaj od słówka kluczowego do, następnie od razu tworzymy nawiasy klamrowe stanowiące ciało takiej pętli otwierający i zamykający. Dopiero po zamykającym nawiasie klamrowym stawiamy kluczowe słówko while, podobnie jak w zwykłej pętli while, tak tutaj słówko kluczowe while następuje na samym końcu, dopiero po zamknięciu ciała tak naprawdę tej pętli i za słówkiem while dopiero tworzymy warunek wykonywania się tej pętli. Czyli znowu utworzymy sobie tutaj zmienną pomocniczą, według konwencji nazwiemy ją i, zmienna i, która na początku przyjmie wartość 0. Teraz chciałbym, aby taka pętla do while się tak długo, aż i będzie mniejsze od 10. To jest podobny warunek, jak w przypadku pętli while, którą demonstrowałem w poprzedniej lekcji. Natomiast ta pętla do while, ona jest specyficzna, ponieważ jako jedyna kończy się tutaj średnikiem. Na samym końcu tego słówka kluczowego while i po jej warunku należy postawić jeszcze średnik i wskazać jej koniec, tak? Czyli najpierw rozpoczynamy od ciała. Napiszmy więc to ciało, co będzie znajdowało się w naszej pętli, czyli po słowie kluczowym do, linia system out print line i wydrukujmy sobie oczywiście naszą zmienną pomocniczą i no i pamiętamy tutaj aby taka pętla nie była nieskończona bo w tym momencie taka jest my staramy się unikać właśnie pętli tworzenia pętli nieskończonych więc tworzymy tutaj inkrementację zmiennej i w tej linijce No i teraz taka pętla też powinna wykonać się 10 razy czyli wyświetli nam wartości od 0 do 9 bo wszystkie te wartości spełniają warunek że i jest mniejsze od 10 Zobaczmy czy faktycznie tak się stanie na ekranie naszej konsoli i faktycznie rozpoczynamy liczenie od 0 inkrementujemy aż do 9, 9 to jest największa wartość, czyli pętla wykonała się dokładnie 10 razy. Więc jaka tu jest różnica względem pętli while? W odcinku o pętli while właśnie mówiłem i zwracałem na to uwagę, że taka pętla może nie wykonać się ani razu, tak? jeżeli mówimy o pętli while, czyli z poprzedniej lekcji, z poprzedniego odcinka. Natomiast pętla do while jest taka specyficzna, że ona wykona się zawsze co najmniej jeden raz. To już jest warunek wstępny, początkowy, że ona zawsze na pewno wykona się co najmniej jeden raz. Zobaczcie, też przekształcimy sobie wartość zmiennej i jej wartość początkową na wartość 10, podobnie jak w lekcji o pętli while. I wtedy ta pętla nie wykonała się ani razu, tak? ponieważ pętla zwykła while w domyśle najpierw sprawdzała warunek, a później wykonywała swoją pętlę w zależności od tego, czy warunek był prawdziwy, czy fałszywy. Tutaj pętla do while również wykona swoją pętlę, kiedy jej warunek będzie prawdziwy, ale na samym początku wykona najpierw co najmniej jeden raz obieg tej pętli. I zobaczcie, że wartość 10 nie spełnia tego warunku, że jest Mniejsze od 10, oczywiście to nam daje false. Ten operator porównania mniejszości daje nam wartość false, a mimo wszystko po skompilowaniu takiego programu i uruchomieniu na ekranie konsoli wyświetla nam się jedna wartość, wartość 10. No właśnie, pętla dual while gwarantuje nam w odróżnieniu do pętli while to, że wykona się ona co najmniej jeden raz i to tak naprawdę jest jej jedyna różnica względem pętli while. Mówiłem, że one są do siebie bardzo zbliżone i podobne, dlatego też pokazuję ją w drugiej kolejności. Dużo osób też często pyta, do czego taką pętlę do while można wykorzystać, skoro pętla while jest podobna i łatwiej zapamiętać taką pętlę while. No pętla do while Przydaje się mimo wszystko w kilku takich specyficznych przypadkach, a mianowicie na przykład kiedy próbujemy wczytać jakąś wartość od użytkownika, tak? No najpierw musielibyśmy tą wartość pobrać i zrobilibyśmy to oczywiście w pętli do. Nie ma co na początku sprawdzać warunku, czy na przykład pobrana wartość od użytkownika spełnia jakieś kryteria, na przykład czy jest liczbą, ponieważ... On jej jeszcze nie podał, tak? My domyśleć chcemy to robić w pętli dół, do, ponieważ dopuszczamy, że jeżeli użytkownik poda błędną wartość, no na przykład nie będzie to liczba, to chcemy, aby podał ją jeszcze raz, tak? Ale nie mamy żadnego warunku wstępnego, nie mamy żadnych podstaw, aby na samym początku sprawdzać tą podaną wartość od użytkownika, czy ona jest liczbą, bo ona jeszcze nie istnieje. Dopiero ją pobierzemy od użytkownika w pętli dół.